Razem z nami jeden z wyróżniających się zawodników tej rundy, Maciej Mańka, witam. Witam serdecznie. Maciek, to był jeden chyba z najbardziej zwariowanych, ale zarazem najszczęśliwszych weekendów w twoim życiu. W sobotę awans, a w niedzielę ślub. No tak, na pewno niezapomniany i będę go wspominać przez całe życie. I w sobotę, no i w niedzielę całe szczęście wszystko się udało, także jest co świętować, podwójnie świętować. Kiedy był większy stres przed sobotnim spotkaniem, czy jednak w niedzielę przed samym wejściem do kościoła? Powiem szczerze, że większy stres był chyba przed meczem, w znaczeniu takim, że to była jakaś taka niepewność. Na ślubie no, było wszystko dopracowane i wiadomo, że to była podniosła chwila i stres się skumulował przed samym kościołem, ale przed meczem była taka niepewność i no, wiara w swoje umiejętności, ale wiadomo, że to piłka i całe szczęście, że skończyło się zwycięsko. Kiedy przychodziłeś do GKS-u, Tychy, mówiło się, że jesteś takim dobrym talizmanem i to się znowu potwierdziło, bo w 2011 roku awansowaliśmy i teraz historia się powtórzyła. No cieszę się, no jeszcze awansowałem w 2008 roku, z tego co pamiętam, z czwartej do drugiej ligi, także trzeci awans. No bardzo się cieszę, no, takie porównanie z talizmanem to może trochę na wyrost, ale cieszę się, że dołożyłem taką cegiełkę, bo to było tylko runda. No ale udało się i chyba każdy odetchnął z ulgą, naprawdę. Było na pewno wiele trudnych momentów w tym sezonie. Dla ciebie taki mecz, moment przełomowy? No, chyba ten Raków, bo to no, nikt się nie spodziewał. Nawet nie chodziło o sam wynik, tylko o naszą grę i scementowanie się takiej drużyny, wiara w swoje umiejętności i kibice wtedy też chyba w nas uwierzyli, tak w 100%. Wiadomo, że nie rozpieszczaliśmy jeszcze na początku tej rundy te remisy i tak jakby brakowało tej wiary. Wśród nas nie ma co powiedzieć, no, każdy wierzył, ale też była jakaś taka niepewność, że nie odrabiamy tych punktów od początku. Także tak jak mówię, ten Raków i, no i z tego chyba od tego momentu naprawdę poszło wszystko dobrze. No i była doskonała atmosfera w szatni, tak jak trener zawsze podkreślał, była to tyska banda nie tylko na trybunach, ale i na boisku. No pewnie, tworzymy na pewno drużynę, nie jakąś tam grupę ludzi, tylko to jest drużyna, gdzie każdy pójdzie w ogień za drugim partnerem, także mam nadzieję, że to pokażemy też od początku przyszłego sezonu, bo to będzie ciężki sezon, ale to jest coś, co pomaga na pewno. Dobra drużyna, czasami może braknąć umiejętności, ale tego wsparcia drugiego zawodnika i tej walki za drugiego nie może zabraknąć. Od soboty czas na urlop, ale chyba trudno będzie od piłki odpocząć, no bo w końcu w piątek startują Mistrzostwa Europy. No pewnie już. No, nowo poślubiona żona. Dobrze będzie o tym wiedziała, że naprawdę jakiś tam wolny czas będziemy spędzali na oglądaniu meczu. Mam nadzieję, że to nie będzie jej przeszkadzało. Ale tak, no, Mistrzostwa Europy, duże nadzieje. Może teraz trochę, może nie jakiś tam wielki zimny prysznic, ale jakaś weryfikacja może oczekiwań będzie, ale wydaje mi się, że to jest bardzo dobre i wiem, że drużyna na pewno, reprezentacja sprawi jakąś miłą niespodziankę. O meczu Polska-Ukraina dużo się mówi w szatni. Są już jakieś zakłady ze Stepanem? Jeszcze nie, chociaż ja się śmieję, że nareszcie nam Ukraińcy pomogli, tak pół żartem, pół serio, w sobotę, ale nie, na pewno będziemy, może razem będziemy nawet oglądać ten mecz, bo były takie plany. No, mam nadzieję, że zwycięsko Polacy wyjdą z tego spotkania, ale na pewno najbardziej się nastawiamy na te Polska-Niemcy, żeby tam było zwycięstwo. Teraz czas na odpoczynek, jakiś konkretny kierunek urlopu, no bo podróż poślubna musi być. Musi być podróż poślubna i wstępne plany są na pewno, także coś na pewno odpoczniemy. Po ciężkim sezonie, można powiedzieć, w moim przypadku rundzie, po samych przygotowaniach muszę żonie wynagrodzić to, ile przeszła i mam nadzieję, że to odpocznie, wykorzystamy ten czas razem. Dziękuję za rozmowę. Wielkie, dziękuję bardzo.